Cześć, kochane dializiaki. Tak jak obiecałam, nagrywam drugi film, żeby rozgraniczyć tematy. I co chciałam dzisiaj powiedzieć, to, że strasznie mnie uderza to, w jaki sposób się pacjenci dializowani wobec siebie zwracają do siebie. Mamy ciężką sytuację, mamy ciężką chorobę i powinniśmy się przede wszystkim wspierać. Jak widzę komentarze, gdzie jedno drugiego tak byle ukuć, byle pokazać, a ja to wiem lepiej. Kurde, ja czasami też czytam coś i taka lampka mi się zapala. Nie no, trzeba tego człowieka ostrzec, ale nigdy nie wpadłabym na pomysł, żeby go od razu mieszać z błotem, a zdarza się i tak. Nie mówię, że na naszej grupie, bo gdzie indziej, ale no to jest niebywałe, że no niby jedziemy na tym samym wózku, a robimy sobie taką krzywdę. Spójrzcie na to z tej strony, że no wy może czujecie się pewnie i jesteście na tyle oplatani i pyskaci, że pogadacie sobie z personelem, z lekarzami i do tej pory będziecie wypytywać, aż uzyskacie odpowiedź. Są takie osoby, które siedzą cichutko jak mysz pod miotłą i na samą myśl, że mają się o coś zapytać, to dostają wewnętrznych konwulsji i wolą się niczego nie pytać, tylko się tam coś domyślają z wyników, coś dopytają. I to nie należy od razu takich osób atakować, że spytaj się lekarza. Oczywiście, ja jestem od początku za tym, cały czas Wam to powtarzam, że zawsze decyduje o wszystkim lekarz i on musi o wszystkim wiedzieć i Wy musicie się przede wszystkim personelu i lekarza pytać. No natomiast nie wiem, co zrobić właśnie, jak Wam pomóc tym, zwracam się do tych, którzy piszą o swoich problemach z personelem. Mi się to nie zdarza, w głowie mi się nie mieści. Jakiś tam epizod, o którym już mówiłam, to miałam, ale no, jak widzicie, ja zawsze szukam dialogu, ja zawsze wychodzę z takim założeniem, że trzeba rozmawiać i nawet jeżeli się z kimś nie zgadzamy, to trzeba tą drugą osobę szanować. I pamiętam, kiedyś wrzuciłam zdjęcie jakichś moich warzywek, które miałam naszykowane i zawsze robimy sobie w domu jedzenie dla dwojga. I ja wrzuciłam zdjęcie, ale no na tej desce były przygotowane porcje dla dwóch osób. Natomiast od razu, gdy to wrzuciłam do internetu, to dostałam: ojeju, ale jesteś odważna, zabijesz się, i takie straszenie. No i ja też nie jestem za tym, żeby straszyć. Potem się już nauczyłam, że muszę zawsze zaznaczyć, że to jest porcja dla dwóch osób, nigdy dla jednej. Drugie, my różnie reagujemy, w sensie, jeśli chodzi o rzeczy potasowe. U jednej osoby będzie ten potas nawet w normie przez cały czas, nawet jak się będzie dializował 20 lat i po prostu tak będzie. Są wyjątki, nawet u nas na grupie jest jedna osoba, o której wiem, być może więcej, która miewa potas za niski. Mi się ostatnio to też zdarzyło po raz któryś tam, no i wywalczyłam większy koncentrat, jak ręką odjął mi, wszystko minęło. No ale są momenty, kiedy ten potas jest większy. I to nie jest reguła, że zawsze będzie tak samo, że a jeżeli ja mam tak, no to ty też tak będziesz mieć. I ocenianie tego, co ktoś je, i mówienie drugiej osobie przede wszystkim: ja jem to i mi nic nie jest, tobie też nic nie będzie. No tak trochę nie bardzo, nie uważacie? Myślę, że się większość ze mną zgodzi, a ta mniejszość, która się ze mną nie zgodzi, która tam ma jakieś zawsze ale i jest ogólnie na nie wobec mojej osoby, zastanówcie się po prostu, mnie nie trzeba lubić, ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie wszyscy lubili, ale moje założenie jest takie, żeby ludziom pomagać i nawet jeżeli piszą do mnie osoby, które mnie atakują, czy mają jakieś takie negatywne przesłanie, to ja zawsze odpowiadam kulturalnie, bo uważam, że no naprawdę nie jest moją intencją jeszcze komukolwiek dokładać, normalnie komukolwiek dokładać, a co dopiero jeszcze osobie, która przechodzi przez to samo, co ja. Mieliśmy mały epizod, małą kłótnię na grupie i ja powiem Wam szczerze, że ją obserwowałam, żeby zareagować w razie czego, natomiast to się tam jakoś rozeszło. Troszeczkę nie rozumiem, no bo takie krzyczenie na siebie, wyzywanie i wytykanie komuś błędu, nie powinno tak być. Powinniśmy powiedzieć: słuchaj, wiesz co,
A spróbuj pomyśleć w ten sposób, bo na przykład u mnie było tak, albo słyszałem o czymś, że tak, a też mam taką informację, a taką, a po prostu tutaj masz jakieś źródło informacji, przeczytaj sobie, proszę, bez nerwów, bez takiego narzucania komuś, że tylko ja mam rację i tylko tak ma być i w ogóle, a co ty tam wiesz, ja wiem lepiej, bo ja już tyle lat. Wiecie, że to wcale nie świadczy o tym, to tyle lat. Ja się tego nauczyłam właśnie na mailach od was, że są osoby, które piszą, że się dializują 12-15 lat, czyli o dużo więcej niż ja, bo ja dopiero niedługo będę miała 4 lata, a pytają się mnie o podstawowe rzeczy i też ich nie wiedzą. Także to jest, no. Też mam sygnały od osób, które niedawno zaczęły się dializować, że personel jest taki, no, nie za, nie, o, oszczędnie rozmowny. Nie za dużo się można dowiedzieć. I to o tym mówiłam na początku, już jak startowałam z tym kanałem, że ja sobie zdaję sprawę, że personel może nie mieć czasu. Różnie to bywa. Znaczy ogólnie powinien, tak? Powinien nam pewne rzeczy uświadomić i powiedzieć i nas czegoś tam nauczyć, żebyśmy się dowiedzieli, ale z uwagi na to, że wiedziałam dokładnie, jak to wygląda, to po to założyłam ten kanał, po to jest grupa, żebyśmy my też rozmawiali między sobą, ale nie chodzi mi o to, żeby jedno drugiemu coś tam wytykało. U nas na grupie to się nie dzieje i się nie będzie działo, jeżeli jeszcze raz będzie miała sytuację taka, miała miejsce taka sytuacja, która miała miejsce niedawno, jeżeli jeszcze raz zobaczy, że ktoś kogoś, no delikatnie mówiąc, wyzywa, no to po prostu będę musiała zablokować taką osobę. Dam najpierw może ostrzeżenie, to zależy jak bardzo, no bo dla mnie to jest po prostu coś niebywałego. Jak można drugiemu człowiekowi, no tak pojechać, tak, no odnosić się do kogoś w ogóle, no kurczę, bądźmy ludźmi, traktujmy się z szacunkiem. Ja nie mówię, że każdy ma być święty i w ogóle ojej, nie wiadomo co. Nie o to chodzi, tylko no, szacunek do siebie, nawet jak się nie lubicie, bo już się spotkaliście na wielu grupach i te starcia się powtarzają w waszych wypadkach, to może po prostu, skoro już się w 10 grupach kłóciliście, to już tej 11 dajcie sobie spokój. W ogóle dajcie sobie spokój. Po co wam to? Jak potrzebujecie się wyżyć, to wyżyjcie się sportowo, albo sobie potańczcie, albo poćwiczcie, nie wiem, zumbę na przykład, czy coś, albo jakąś medytację, no ale wyżywać się na innych, żeby pokazać, jaki to jestem super. My jesteśmy wszyscy równi, nie ma osób lepszych, gorszych i nie jest ktoś lepszy, dlatego że ma lepszą wiedzę, a ktoś, kto ma mniejszą, to jest gorszy i trzeba po nim jechać. Tak samo zastanawiam się nad opcją. Bo zauważyłam, że chyba więcej osób woli mi zadać pytania prywatnie i ja wtedy udzielam prywatnie odpowiedzi, nie poruszam już tego w filmach, no bo anonimowość i tak dalej, wiecie o co chodzi. I tak sobie pomyślałam, bo jestem na wielu grupach, nie tylko właśnie dotyczących medycyny, ale właśnie na przykład podcastów kryminalnych i takich życiowych, psychologicznych. I tam jest taka opcja, że można wysłać do administratora grupy maila anonimowego, ale z prośbą o wrzucenie tego pytania na grupę, żeby inni ludzie się wypowiedzieli. I myślę, że to byłaby fajna opcja u nas. Że po prostu możecie do mnie pisać z anonimowych jakichś maili, jak też nie chcecie, żebym ja to wiedziała, że o coś takiego pytacie, bo czasami ludzie się wstydzą zapytać pod swoim imieniem i nazwiskiem, wstydzą się, no po prostu, tak mają, no, są nieśmiali czy coś, albo zapytaliby o pewną kwestię, ale gdyby wiedzieli, że nikt nie będzie wiedział, że to oni personalnie się o to pytają. Więc powiem tak, ja zachowam dyskrecję, sami dobrze wiecie o tym, że tak jest. Nigdy nie mówię z imienia, z nazwiska czy miasta, czegokolwiek takiego, żeby się ktoś pokapował, kto to mógł napisać do mnie. Tylko po prostu później sobie zbieram takie tematy, które się powtarzają i robię o tym odcinek. To jest jedyne co. Także wszystko, co mi napiszecie w mailu, zapytacie, to zostaje, no, macie gwarancję dyskrecji. Natomiast jeżeli chcecie anonimowo wysłać, to tak, możecie wysłać pod swoim mailem, tak jak dotychczas do mnie samej piszecie, ale możecie sobie założyć takiego maila, wiecie, xyz@wp.pl czy coś takiego, do samego wysyłania takich pytań. I możecie je wysyłać na dializa,
toniewyrok@gmail.com i ja stamtąd po prostu będę pisała takiego posta. Wpis anonimowy, wrzucam pytanie i wszyscy się mogą wypowiedzieć neutralnie. Też nie macie możliwości zaatakowania osoby, która zadaje pytanie, bo ona je zadaje anonimowo i macie jakby tak skreślone to takie nastawienie, które się włącza od razu, jak widzicie już, aha, to jest ta osoba, ona mnie wkurzyła, ona się tam wywyższała, ona coś tam, no to ja jej teraz dowalę, no to znika. No i drugie, można się wypowiedzieć na ten temat, ta osoba to potem przeczyta sobie i będzie widziała jakby większy, no więcej będzie mogła z tego wyciągnąć niż jedną moją marną odpowiedź, bo no co, ja jestem jedną osobą, a zawsze lepiej, pamiętajcie, wiedzą i doświadczeniem należy się dzielić, bo to jest nasze wspólne dobro. No i co, ja pewnie i tak to zrobię, natomiast byłabym wdzięczna, gdybyście mi napisali pod filmem, co o tym myślicie, o tym pomyślę. Możecie to napisać na YouTubie, możecie to napisać na Facebooku, gdzie Wam się podoba. No dobra, to trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie. Zrobiło się już troszeczkę zimno, więc żeby się nie przeziębiać, pamiętajcie, że cewników nie wolno przeziębić. Zimą je totalnie zakrywacie i chowacie pod ubraniem, pod szalikiem, bo nie wolno się przeziębiać przez cewnik. Cewnika nie wolno ani przegrzewać, ani przeziębiać. To samo z przetoką. Przetoka też nie lubi bardzo zimna i bardzo ciepła. To powinniście o tym wiedzieć i o tym pamiętać na co dzień. Dobra, to trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich. Dziękuję moim patronom, którzy są ze mną cały czas. Jest to 6 osób na razie. Może uda się, że będzie Was więcej. Będę za to wdzięczna. Bardzo. No i co? I to wszystko na dzisiaj. Bądźcie dla siebie po prostu ludzcy. Nie musicie się lubić, ale szanujcie się. Szanujmy się nawzajem. Ja nawet, jeżeli ktoś miał do mnie jakieś ale czy... To też mi się zdarzyło, że mnie ktoś zwyzywał, tylko że ja mam twardą dupę i ja już się takimi rzeczami nie przejmuję. Ale wiem, że są wrażliwcy, dla których taki komentarz później powoduje, że są po prostu tak zbici z tropu, myślą o tym cały czas. Nawet dochodzi do tego, że dostają depresji, chandry, płaczą. No po co nam to? Ja wiem, że z łzami troszeczkę wody nam ucieknie, ale hello, bez przesady. Nie ranimy się nawzajem, bądźmy jednością, bądźmy razem. Trzymajcie się, kochani. Do następnego. Pa!